Cześć, witam Was serdecznie w 21. odcinku Dziennika Maszynisty. Nasz kibelek jest tam, nie wiem czy go widać, bo tam. Zapraszam do oglądania. Jest i ona. Zwana sową. Chyba. 57. AL 1542. Dobra, trzeba się włamać i zejdziemy na jakieś oględziny. Sprężarka pantograf pracuje. Czekamy, aż tutaj nam patyk wystrzeli do góry. Na kibelkach trochę to trwa. Niestety, tak samo jak samo napełnienie całego przewodu zasilającego. No ale taki urok. O! Idzie do góry, idzie. I elegancko pojawiło nam się 3400 w sieci. To pozostaje nam załączyć wyłącznik szybki. Jak widać, jest gotowość. WS załączony. I czekamy, aż pojawi nam się tutaj napięcie w baterii. Obecnie mamy 98 V. O, i rośnie. Słychać, sprężarka się załączyła, sprężarka główna, więc wszystko elegancko. To idziemy na oględziny. Wiem, że pewnie jest głośno i słabo mnie słychać, dlatego postaram się mówić głośniej, ale włączyliśmy ogrzewanie, nawiewy i to kurde tak szumi. Więc tak, dzisiejsza służba nasza będzie wyglądała w następujący sposób. Jedziemy kibelkiem najpierw S-em do miasta. Z miasta ciśniemy chyba przyspieszonym lekko dostarczowa pociągiem do Wrocławia. We Wrocławiu zjeżdżamy tym na grupę, odstawiamy. Idziemy w peron. Przyjmujemy 45 WE. Jedziemy do Jelcza Laskowic. Po przyjeździe do Wrocławia musimy tą 45 zjechać na kupę i wodę. Musimy spuścić nieczystości i zawodować pojazd i go odstawić na jakiś tam późniejszy pociąg i zaczną się schody, bo musimy znaleźć nasz pojazd, który będziemy wracać do Kłodzka, a mianowicie będzie to 36 WEA. Ale gdzie ona będzie, tego nie wie na razie nikt, ponieważ tam jakiś serwis z Newagu ma jakąś naprawę na niej do zrobienia, więc zobaczymy. Może się coś wyjaśni, jak już będziemy bliżej poszukiwań. No to co? Obiecane oględziny. Pewnie i tak nic nie zobaczycie, bo jest ciemno jak jesienią o tej porze, a jest 4:22. No trudno. Zaryzykujemy. Kurka wodna. Jaka różnica wysokości. Dobrze, tu jest w miarę wysoko. I jak zawsze. Najważniejsze paski i tutaj żadnych jakichś odkręconych śrub nie ma, jakichś luźnych elementów. O, klocki nawet, funkielnówka, kurka wodna, elegancko. O,
Niestety teraz muszę dodawać jakieś tam odcinki z takim większym opóźnieniem niż zawsze, ponieważ od połowy grudnia aż do nowego roku idę na urlop i nie chcę was zostawić na lodzie, więc taki jakiś zapas odcinków muszę zbudować, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe. Pantografik w porządeczku, nabierzniki proste, paseczki są, pyku pyku, tutaj też klocek również w porządeczku, drzwi niesprawne, to będą które to będą? Raz, dwa, trzy, cztery, piąte, okej. O, tutaj mamy różne informacje na temat naszego pojazdu. Masę brutto służbową, własną, rodzaje hamulców, jak to pneumatyczne. Tutaj, że mamy tą rączkę do hamowania przez pasażerów, awaryjne. Tutaj rodzaj hamulca, ile hamuje, jaka jest długość konkretnego członu i całości, jaka prędkość konstrukcyjna, w jakim kraju może jeździć, ile miejsc siedzących, ile wszystkich podróżnych się zmieści. Piku. Dobra, ten pantograf również w porządeczku. Tutaj miejsce podporu. Ogrzewanie elektryczne, klimatyzacja na składzie jest. Jak działa, to jest. I tutaj połączenie międzywagonowe. Takie dziwne zderzaki. Nie jak na wagonach. Ale tutaj połączenia powietrzne, jak na wagonach osobowych czy towarowych. Czerwone i żółte kurki, czyli hamulcowe, pneumatyczne i od zasilania, od przewodu zasilającego. A jeszcze każdy pojazd kolejowy ma napisane, jaka jest jego stacja macierzysta. Nie wiem dokładnie, o co to chodzi, ale nawet widziałem kiedyś, że wagony jakieś tam typu FAS mają na przykład ścinawkę średnią jako stację macierzystą. A tam przecież nie ma ani żadnej lokomotywowni, ani wagonówki. Nie wiem. Tutaj mam elektromagnes od SHP. Paski w porządeczku. A gdzie tu się sprawdza piasecznicę? Pamiętacie? Osłona sprzęgu założona. Kurki. Tu, wszystko elegancko. No to drugą stronę już cisnę sam, bo jest ciemno i tak nic nie zobaczycie. I już jesteśmy wystawieni w peronie i oczekujemy na kierownika, żeby smyknął nam próbę szczegółową hamulca. Do odjazdu mamy jeszcze 24 minuty, ale przypominam, że to S, więc jak będziemy gotowi, głosimy gotowość i możemy pojechać szybciej, bo i tak jedziemy bez żadnych ludzi na składzie.
No tak wam powiem, że no kurczę, nawet się prezentuje w takim oświetleniu ten pulpit. Nie za ciężki, nie jakiś kurczę mega nowoczesny, ale elegancko się prezentuje. I właśnie dojechaliśmy do Kłodzka miasta. Odjazd mamy za 13 minut i kurde, powiem wam, niestety, ale pierwszy raz się GoPro zawiesiło i to podczas, jak było wyłączone, tylko podczas ładowania, więc no, pierwszy minusik, a nie drugi, bo pierwszy był ostatnio, że za bardzo widać, że nieogolony jestem. Stacja za tyle milionów, a nawet nie ma wyświetlaczy tych takich elektronicznych, nie ma kibelka, nawet biletomatu nie ma, żadnej poczekalni. No tak średnio bym powiedział. Jedyne co to takie wiatrołapy. Nie wiem, średnio mi się to podoba, a chyba teraz wszędzie na każdej stacji coś takiego montują. No trudno, może jeszcze kiedyś dobudują coś. I serdecznie chciałbym pozdrowić pewnego pana, z którym właśnie rozmawiałem. Pracuje w mojej poprzedniej firmie, w PKP Cargo i właśnie odchodzi na emeryturę i ogląda moje filmy, więc mam nadzieję, że się ucieszy. Pozdrawiam serdecznie, udanej emerytury i dużo zdrowia. Celowałem i nie trafiłem. Mieliśmy postój techniczny w Starczowie. To poprzednie ujęcie z tego miejsca jest. A w Kamieńcu mieliśmy 4 minuty chyba postoju, czy 5. I na wyjeździe wygasł nam semafor. Ale niestety to jest nagminne w tamtym miejscu. I udało się wyhamować, bo człowiek już taki przewrażliwiony i nie trzeba było pisać rozkazu pisemnego, tylko elegancko na sygnał zastępczy, więc dużo szybciej udało się dojechać, wyjechać i przed planem jesteśmy w Gliwicach. I lecimy dalej. Jesteśmy w Białym Kościele. Mieliśmy mieć tutaj planową mijankę, ale pociąg naprzeciwko jest opóźniony. Więc będziemy jechać planowo do Strzelina. Więc elegancko. Taki przyspieszony, że znowu w Kamieńcu 4 czy 5 minut postoju. Nam wygasł semafor wyjazdowy, jak jechaliśmy w stronę Starczowa. Ale tam zdarza się to bardzo często, więc człowiek już taki przewrażliwiony, więc udało się nam normalnie wyhamować i na sygnał zastępczy jechaliśmy. A normalnie tak się wyjeżdża tam na krzywo, więc do 40, więc żadnej różnicy nie było. W Starczowie mieliśmy postój techniczny, ale pociąg z naprzeciwka również planowo przyjechał, więc też bez najmniejszych problemów o planie wyjechaliśmy. No i chyba to tyle z przerw w czasie jazdy teraz do Wrocławia. Czekamy na zielone. Mamy chyba 3 minuty do odjazdu.
chyba uda się pierwszy raz pomimo tego remontu od bardzo dawna przejechać planowo do Wrocławia. Oczywiście odpukać się jeszcze wszystko może zdarzyć, ale no, jest nadzieja. To oglądajmy dalej. Z okazji, że jesteśmy na Efie tak bardzo, bardzo daleko, ale tak muszę tutaj nasze oględzinki jakieś takie szybkie zrobić na naszym kibelku, to sobie pozaglądamy do tych starych opuszczonych składów. Wejść, wchodzić nie będziemy, bo nie nasza własność, nie naszej firmy, więc nie będziemy robić przypału. Ale popatrzcie, ile tam tego odstawionego wszystkiego stoi. Masakra. Ile to pieniędzy można byłoby uzyskać, jakby to wszystko na złom poszło. Księżyc zachodzi tuż nad z przechodzącym do historii kibelkiem. Chociaż ten to jeszcze w sumie jako tak wygląda, więc nie zdziwiłbym się, jakby jeździł. P4 w 2019. Jeszcze tak świeżo wygląda. Ciekawe, ile takich historii każdy z tych N57 miałby do opowiedzenia. Taki sam DRV3A600. Taki sam jak u nas. Ten ma 110, nasz 120 po modernizacji. Dobra, idziemy pisać dokumenty. Zdawać maszynę i lecimy w perony po 45. O kurka, woda. Udało się. Już na 45 w peronach udało nam się znaleźć podwózkę pociągiem Regio. Wielkie dzięki dla maszynisty. I za chwilę startujemy do Jelcza. Minuta już po... nie, już 2 minuty po odjeździe. No to coś musiało się zdupczyć, bo tutaj stoi obok nas ten pociąg, którym ja zjeżdżałem z grupy F, a on odjechał jakieś 6 minut przed nami, więc no dosyć długo tutaj pod semaforem stoi. No i on pewnie pojedzie pierwszy.
opóźnienie nieodzownym elementem naszej podróży do Jelcza będzie. I zapewne powrotu, bo kurde, znając życie, to tam z 10 minut postoju. Do zobaczenia w Jelczu Laskowicach. Przed nami wskaźnik W4. Wskaźnik zmiar. Przed nami wskaźnik W4. Wskaźnik zatrzymania czoła pociągu. Godzinę odjazdu już mamy, semafor. S1 stój, on wskazuje. Trasa dzisiaj Jelcz Laskowice, Wrocław Główny przez Czernice i Siechnice. I semafor wskazuje sygnał, że do przy nim 40 na godzinę, a później z maksymalną prędkością. Przed nami jeszcze ograniczenie do 30 km na godzinę. Tutaj mamy szlakową 90 na godzinę. Wskaźnik W6B. Za tym wskaźnikiem powinniśmy podać sygnał baczność. Granica przetaczania. Do tego miejsca można manewry robić. A ustawia się ten wskaźnik 100 metrów przed semaforem wjazdowym. Wskaźniki odległościowe 300, 200 i 100 metrów do tarczy ostrzegawczej. Wjazd i wyjazd na prosto, bo to PODG. Pod spodem wskaźnik usytuowania. Tutaj wskaźnik W16. Wskaźnik przystanku osobowego. I tutaj zmiana prędkości drogowej do 120 km na godzinę.
nie możemy jechać z maksymalną prędkością 120 km na godzinę. Początek jazdy bezprądowej i jej zakończenie, czyli początek jazdy z poborem prądu. Niedługo będzie zwolnienie do 70 z powodu słabej widoczności. I zbliżamy się do tarczy ostrzegawczej do Czernicy Wrocławskiej. Na razie mamy sygnał stój na semaforze. Początek ograniczenia i w międzyczasie semafor nam się podał na dwa pomarańczowe, czyli przy tym semaforze 40, a następnie wskazuje sygnał stój. I koniec jazdy z ograniczeniem prędkości. Zjeżdżamy na tor główny, dodatkowy. A tutaj po prawej stronie widzimy tarczę D1 stój. Kolejny semafor drogowskazowy 40 i następny na stój. Tutaj mamy dwie strzałki, czyli nie ma drogi hamowania między tym semaforem a semaforem wyjazdowym. Semafor wyjazdowy
również podane 40 i maksymalna prędkość. Ale tam na wyjeździe mamy 40. Ponieważ tutaj jakiś tymczasowo zabudowany przejazd kategorii A. Kolejny wskaźnik granicy przetaczania. I przed nami zwolnienie do 40 z powodu zaawansowanej korozji trzęseł. Pociągi osobowe mogą tutaj jeździć 40, a pociągi towarowe 20 km na godzinę. I zmiana prędkości, obniżenie do 90 km na godzinę. Mamy taki system pomiaru długości, naciskasz sobie joystick i już nam pokazuje, że zjechaliśmy z ograniczenia. Tutaj mamy, że będzie ograniczenie do 110, ale co może w nowym rozkładzie jazdy, bo ma być tutaj zwiększenie prędkości do 120. Wskaźnik W16 do przystanku osobowego Zakrzów, Katowice.
semafor wjazdowy do Siechnic wskazuje sygnał stój. Siechnice 69741, starsze mija. I wjazd mamy podany. 40, następny na stój. I przed nami tymczasowe ograniczenie prędkości do 30 z powodu jazdy po zabudowanych konstrukcjach odciążających. Wyjazd podany na prosto z maksymalną prędkością. Jesteśmy już we Wrocławiu Głównym. Powiem wam, no kurde, nagrywałem Cup Viewsa i po raz kolejny kamerka się przegrzała. Kurde, myślałem, że na takim krótkim odcinku da radę. No ale niestety. Chyba będziemy zmuszeni po prostu nagrywać maksymalnie tak około 15 minut kabliusy. No i myślę, że montażyście będzie lepiej to złożyć w takiej krótkiej wersji niż od razu tam z godzinę. Więc dobra, jedziemy, jesteśmy zgłoszeni na grupę F, żeby ściągnąć tam kupy i dolać wody, żeby było czym je spłukiwać. No i takie tam. I pozdrowienia dla grupki Mikoli, których wiozłem z Jelcza. Pozdrawiam serdecznie. O! Nawet idą, jak na zawołanie. Jesteśmy na grupie F. Jak możecie widzieć, fajny tutaj rozstrzał maszyn. E-Link, Elf, Impulse. Prędzej czy później każdy pojazd trafi tutaj, w to miejsce.
czekamy na podmianę i o 11.16 ma wjechać nasz impuls, który będziemy jechać do Kłodzka. Więc na razie to tyle. Siemano. Udało się w dosyć szybkim tempie dojść w perony, żeby przejąć naszego impulsika. Niewiele brakło, żebyśmy się minęli, że ja bym wchodził na peron, a on by z tego peronu zjechał. Ale na szczęście udało się. I taka niespodzianeczka. Nasz kibelek poranny. Jeszcze samotny, pusty. Ale to dobrze się składa, bo nigdy nie jestem w 100% pewien, czy baterię włączyłem. Więc za chwilę pójdę sprawdzić. Nie wiem, czy to coś ze mną nie tak, że kurde, mam taką, że nigdy nie jestem pewien, czy coś zrobiłem. Kurczę, nie zawsze tak jest, ale no, jeśli chodzi o te baterie, to kurde, nawet jak już jestem w aucie, jadę już do domu, to tak kurde przyglądam się, czy czasem jakieś światełko się na składzie nie świeci, które mogłoby świadczyć o tym, że no, bateria jakoś się nie wyłączyła, nie? Bo rano kolega miałby, koleżanka mieliby problem, żeby uruchomić. No to normalnie na akumulatory jak auto, nie? Więc bez prądu nie ruszę. Okej, to ja się tutaj ogarniam, dokumenty, oględzinki. Jeszcze ma wpaść tutaj do nas serwis Newagu, jakąś część mają wymieniać. A odjazd naszego pociągu, 14.10, czyli mamy jeszcze 2 godziny 50 minut. Więc może się uda jakoś podozorować. Dobra, to do zobaczenia. Popchyła się tablica relacyjna. Dobra, bateria wyłączona na całe szczęście. To teraz czas na oględzinki. Dobra, jak tutaj są, to znaczy, że już było sprawdzane rano, więc to sobie możemy darować. O, patrzcie tu. Trochę miedziuchy jest. Tam jest taki mały ciągniczek, trochę mu się tam beczka wsysła do środka i to jest cała machina, która ściąga nieczystości z pociągów. A żeby dobrać wody, to tam są, czekaj, o, tutaj koło tego słupa, tam na dole wystaje taki wąż, jest identyczny jak ten, który się łączy w wagony. Tylko, że tam zamiast powietrza, to leci z tego woda i tam odpowiednie końcówki się zakłada, daje do pociągu pik, pik i sobie elegancko leci.
Mamy 17 minut do odjazdu. Trochę nam tutaj zeszło, cała ta naprawa serwisu w Newagu. Plus jeszcze mieliśmy wycieczkę kursu na konduktorów. Trochę nam tutaj porozkręcali impulsa, podest dla niepełnosprawnych. Przy okazji sam sobie przypomniałem, jak to się tam dokładnie robi, bo na każdym impulsie inaczej jest to trochę tam zbudowane. Na tym obecnie na 36 to w ogóle jakaś masakra. Taka metalowa puszka jest, która przykrywa ten podest i trochę trzeba się tam namęczyć, żeby to dobrze na swoje miejsce poukładać. Tak jak mówiłem, do odjazdu już 16 minut, więc widzimy się pewnie w peronie. Masakra, ile ludzi, kurczę. Trzyczłonowy impuls. 5 minut przechodziłem kabinę z jednej do drugiej i to nie szedłem środkiem, tylko peronem. Masakra. Wow, jesteśmy już w strzelinie. 3 wycieczki ponoć, pełne walizek, a mamy tylko 3-członowy impuls. Masakra po prostu jest. Jeszcze się pakują, już stoimy z dobrą minutę. Już na szczęście się przerzedziło trochę, chociaż popatrzcie sami. I już ziębice, ludzi już zdecydowanie mniej, więc w Kłodzku bez problemu wyjdziemy. Już mamy podmianę, jeszcze zostało nam 50 minut. I kamieniec Ząbkowicki, do domu jeszcze, a gdzie tam do domu, do końca pracy 22 km. Czekamy na opóźniony pociąg z Legnicy chyba, bo mają ludzi. Cześć, już właśnie dojechaliśmy do Kłodzka. Dobra, nie takie właśnie, z 6 minut temu. I właśnie minutę temu skończył mi się czas pracy, więc tak na styk dojechaliśmy. Jakieś chyba 11 minut opóźnienia przez to skomunikowanie w Kamieńcu. Jestem już w aucie, sorki, że na włączonym silniku, ale muszę podratować trochę baterię w kamerce. Więc tak, podsumowanie zrobimy sobie teraz. Służba bardzo fajna, lekka, przyjemna, wszystko dobrze się złożyło. Dobry. Wszystko dobrze się złożyło, wszystko na czas, elegancko. Plus do tego jeszcze spotkanie z kilkoma tutaj miłośnikami kolei, oglądaczami kanału. Teraz jeszcze tutaj na wyjściu z pociągu młody człowiek się mnie zapytał, czy ja to mój dzień w KD. Powiedziałem, że tak i tak się bardzo ucieszył, że ojejku, w końcu z panem się przejechałem. Mega miłe uczucie. Cóż jeszcze. Na szczęście bez żadnych takich niebezpiecznych zdarzeń się nam tutaj obyło. Jedyna taka uwaga co do spraw bezpieczeństwa, to że mieliśmy tutaj właśnie dużo wycieczek i próbowałem na przerwie sobie wyjść do toalety i miałem całe drzwi zawalone walizkami, więc tak kurde, w razie czego to miałbym problem z ewakuacją, więc patrzmy, drodzy podróżni, na piktogramy. Sprawdzajmy, w którym kierunku jedzie pociąg i nie zastawiajmy drzwi maszyniście, bo to jest naprawdę nasza jedyna droga ucieczki w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Niestety nie mamy tutaj żadnych drzwi bocznych w kabinie w impulsach pierwszej generacji, więc naprawdę taka prośba nie tylko pewnie ode mnie, ale od wszystkich maszynistów. Zwracajmy uwagę, jeśli nie ma takiej możliwości, żeby walizki gdzieś dać obok nas, to może gdzieś kawałek dalej na poddaszu miejsce się znajdzie, bo wiem, że tutaj w impulsach jest taki problem, że tutaj miejsce bagażowe jest węższe niż w pozostałej części impulsa, dlatego tam ludzie niektórzy zostawiają nam drzwi wejściowe. No to chyba będzie na tyle, nie ma co przedłużać za bardzo. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobał.
Nie zapomnijcie o pozostawieniu lajka, komentarza, subskrypcji oraz kliknięciu w dzwoneczek oraz pozostawienia subskrypcji na Facebooku i YouTube'cu i Instagramie. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć mnie, kurczę, nie wiem, jakoś nie lubię tej kwestii mówić, mam tam Patronite'a, a to takie, nie wiem, wydaje mi się, żebranie o kasę. Ale jak już mam, to może ktoś byłby chętny jakąś tam dyszkę rzucić, żeby może jakiś trochę lepszy jeszcze sprzęt oprócz tej kamerki dokupić. Więc to tyle. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za to, że jesteście ze mną i subskrybujecie kanał. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Cześć.